Pierwszych tegorocznych wycieczek pracowników AGH prowadziła na Żywiecczyzny. Po około 90 minutach dojechaliśmy do sanktuarium Matki Bożej w Ślemieniu. Pod świątynią znajduje się kamienna grota w kształcie tunelu z figurą Matki Bożej Niepokalanego Poczęcia. Wyciągnięte dłonie Maryi symbolizują hojność w dawaniu łask. W grocie znajduje się źródełko uznawane za cudowne. Jak do tego doszło? To miejsce nazywało się Komorkowy Groń. Tak jak wiele tutaj w XIX wieku pewien mieszkaniec tutaj pojechał do Częstochowy. Ponad grotą jest kościół, a w ołtarzu, który jest konstrukcją barokową, znajduje się obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Jest to XIX-wieczna kopia obrazu Jasnogórskiego. Obraz jest zasłaniany dwoma zasuwami. Obraz, który typowo klasycystyczny, jak Państwo widzą, dwoma kolumnami po jednej i po drugiej stronie. Właściwy obraz, ten 117 na dzień 10 Matki Bożej Częstochowskiej jest zasłaniany dwoma obrazami. Matki Bożej po lewej i chyba serca Pana Jezusa, natomiast malowidła, dekoracyjne wektory, natomiast obrazy, które widzicie Państwo, to jakby tyle. Narodzenie, dalej koronacja i niebokrzyńcze Marii. Kolejnym odwiedzonym miejscem był Żywiec. Ponieważ nasza wycieczka odbywała się w Niedzielę Palmową, na żywieckim rynku aktorzy zaprezentowali żywą Ewangelię, inscenizując triumfalny wjazd Jezusa na osiołku do Jerozolimy. Sprawa byśmy z radością za Chrystusem Królem. Niedaleko rynku znajduje się zamek, a w nim Muzeum Miejskie. Zamek jest najstarszą świecką budowlą w mieście, a jego powstanie datuje się na pierwszą połowę XV wieku. Pierwotnie budowla składała się z pojedynczej wieży mieszkalnej oraz drewnianych zabudowań otoczonych ziemnym wałem oraz płytką fosu. Później Komorowscy przebudowali go najpierw w obronną fortecę pod koniec XV wieku, a następnie w renesansową siedzibę druga połowa XVI wieku. Kolejnych istotnych zmian dokonali na początku XVIII wieku Wielkopolscy. Od roku 2005
Zamek jest siedzibą Muzeum Miejskiego. Muzeum składa się z wielu działów, m.in. archeologicznego, którym prezentują się eksponaty z wykopalisk prowadzonych na Żywiecczyźnie w okresie międzywojennym oraz z wykopalisk własnych prowadzonych w latach 1983-87 na górze Grójec koło Żywca. W dziale etnografii i przyrody prezentowane są wybrane dziedziny tradycyjnej kultury materialnej górali żywieckich oraz tradycyjna i współczesna sztuka ludowa. Wykonane ze spiżu, z wielkim rozmachem stacje są realistyczne i bardzo poruszające. Nie sposób na tej drodze być obojętnym, nawet jeżeli religijne przesłanie Golgoty jest komuś obce. Beskidzka Golgota to pomysł nieżyjącego już Stanisława Gawlika, miejscowego proboszcza, który po wzniesieniu na szczycie Matyski ponad 20-metrowego krzyża milenijnego pomyślał o drodze krzyżowej, której krzyż byłby zwieńczeniem. Stację Beskidzkiej Golgoty zaprojektował krakowski profesor Czesław Dźwig. Tam, co ty może dostanąć się?
rozpościera się po Naromie na Kotlinę Żywiecką, między innymi z Radziechowami, Żywcem i Jeziorem Żywieckim na czele. Zobaczysz również między innymi Węgierską Górkę, a przy ładnej pogodzie nawet osiedle Złote Łany położone w Bielsku Białym.